Dla Kukiza te 20 parę procent jest to samo, co dla Orbana wtedy 65. On cokolwiek by w tej chwili powiedział, to tylko traci. I on musi dojechać na tych 20% nic nie mówiąc, a to, co się stanie, są kilka scenariuszy. Pierwsze, że podkupią mu część posłów, którzy są niezorganizowani. Druga scenariusz, jeśli wejdzie do koalicji, to natychmiast między PiS-em a nimi się uruchomi to, co znamy z okresu 2005-2007. A jeśli pozostaną poza polityką, no to ja bym nie chciał być, to ja żadnej partii nie życzę, prawda, jak tu się da rządzić przy takiej opozycji parlamentarnej. PiS musi być jeszcze prześladowany, to jest chyba bardzo istotny trzeci element. Ale on element. Jest prześladowany przez Gazetę Wyborczą i TVN, przecież z wami nie rozmawia.